jak to było, jak zostałem teoretycznie mistrzem Polski na IEM-ie? Otóż, było to tak. Byłem sobie, Andzia startowała w każdym turnieju. W każdym turnieju startowała Andzia i wszystkich rozpierdoliła. Wszystkich jak szło z palcem w dupie, wszystkich rozwalała. Aż w końcu ten set przyniósł tam myszkę, podkładkę, jakieś smoczka od MSI. Przyniósł od MSI fanty, nie? Co myślę, no dobra, no to ja nie startowałem tam w żadnym turnieju, bo sobie myślę, a po co, za słaby jestem i tam nie będę próbował, nie? Andzia mnie rozpierdoli z palcem w dupie. I sobie myślę, a dobra, jak są fanty, to przynajmniej podkładkę wygram, nie? No i dobra. Se wystartowałem, nie? No i tak. Oni tak drabinkę zrobili, że ja z Andzią, wiedzieli, że ja i Andzia tam wszystkich rozpierdolimy. I ja i Andzia spotkaliśmy się w półfinale, tak zrobili drabinkę. I ja wybrałem Lokiego, Andzia na luzie sobie nie tryhardowała, to był pierwszy sezon. Loki wtedy był najlepszym kurwa pikiem, jeden z najlepszych, bo Loki w pierwszym sezonie cis. No to ja wtedy Loki main, 30 tysięcy worshipu, nie 30 tysięcy, 3 tysiące worshipu, przepraszam. Biorę Lokiego, nie? Andzia na luzie bierze Bastet, nie? Cisła mnie caluśki karwa mecz. Caluśki karwa mecz mnie ciśnie, nie? Caluśki mecz mnie ciśnie i potem na samym końcu ja robi taki rak tym Lokim zrobiłem. Zrobiłem jej backdoor, nie? Kapo Pride 69 Ulu. Żartowałem. Zrobiłem jej backdoor tym Lokim, wziąłem wieżę, normalnie tym decoy biorę, girdl, co ja tam miałem jeszcze. I to było tak. Ona pierwsza doszła do mojego tytana. I to było ogólnie, ten mecz się toczył o to, kto pierwszy dojdzie do tytana. Ona pierwsza doszła do tytana i ja idę jej dżunglą, ona idzie moją, nie? Ona pierwsza doszła, bo ogólnie wygrywała cały mecz ze mną, ale tylko dlatego, że ja byłem Lokim, to ja ten mecz wygrałem, bo miałem więcej structure damage'a. I miałem girdla, sprinta i girdla chyba. Bo miałem sprinta, żeby uciekać przed jej kotami, bo ona była bastetką. I dlatego wygrałem ten mecz, tak zostałem mistrzem Polski. Bo wygrałem z Andzią w półfinale, a w finale dostałem jakiegoś pleba z medytką. Czajcie? Tak. I tak oto mały Kamil został mistrzem Polski. No. Dlatego ja po prostu miałem więcej structure damage'u Lokim i ona pierwsza doszła do tytana, a ja doszedłem drugi, ale miałem więcej structure damage'u jako Loki i dlatego wygrałem z nią. A finał był taki, że dostałem jakoś pleba z medytką, no i kurwa, co się stało? Czekaj. Wyjebali mnie z tego? A nie, mamy tanka już. Oni już kurwa są na Johnie, RIP!